Siemaneczko widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku gramy sobie w One Armed Cook, grę, którą miałem nagrać dawno temu, ale nie nagrałem, bo się popsuł materiał. Nagrywam to od nowa. Mamy tutaj trochę rzeczy, co ciekawe. Bo grałem tutaj, trochę wczoraj grałem, więc ten, ale dzisiaj zagramy sobie w Peter's Pizza, które nigdy nie grałem. Tak, że będzie dzisiaj. Nawet dobrze, game length, oczywiście short, bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał długo. No i game mode, normal. Miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze nagrywa. I nie jestem super. Dobra, jest git. Także tak. Pizza. Pizza sauce. Tak to są. Prawie się nie da. Ochną. Też się nie da. Dobra, ready to order. Pizza diavola i pizza prosciutto. Pizza! Tu jest pizza, okej. Okay. I teraz? O, prawie się muszę dobrać. To co? To... Czekaj, może odłożę ten sos, bo nie wiem co to. Nie wiem, sos? Okej. Okay. Come on, czaję, już. Teraz podejrzewam, że trzeba wziąć kochle. I tak, i tak. Okej, okay, nie trzeba rozsmarowywać. Raz oni chcieli? Diavola. Diavola. Diavola pepperoni. Sera nie ma nigdzie. Sera nie ma. Prawda? Nie ma sera. Okej. Okay. No to robimy im teraz tak, bierzemy. I to jest pies. Rzucić. Tak podejrzewam. No i dobra, czekam aż się zrobi, a teraz ja przy okazji jeszcze włożę talerz. Dobra, mamy pizzę i co teraz, jaką wy... O kurde. Dawaj, wyjmuj to, bo to zaraz się spali. Dobra, jest, git nawet. Teraz spróbujemy ją na... Za pierwszym razem. Dobra, mamy ją na talerzu. Kto chciał diabolę? Masz pan diabola. Jak to nie jest to, co pan za... A, mozzarella cheese! Ja nie mogę, mozzarella tu jest, dobra. Kumam, gdzie są buki? Tu są buki. I teraz spojrzę, że ja mam tu wrzucić. I będzie z tego pizza. Yeah! Mamy pizzę. A można tak ją przygotowywać, żeby się od razu była tak? Czy nie za bardzo? Można, no i gitas. No to co? Mozzarella w takim razie. I prosciutto. Dobra, umyjmy. Cyk. Cyk. Włóżmy teraz do pieca. Wyłączmy wodę. No i rozłóżmy talerz. Dobra, idę, że już się prawdopodobnie jeszcze zrobiła. Aha. Gotowa jest pizza. Cyk, cyk. Cyk, no i patrzcie widzowie, jaka wprawa. Teraz to będzie dobre? Yeah! Plus 15, plus 120 sekund. No dobra. Dzień dobry, co tam państwo chcą? Dobra, bo państwu zaraz ten order zejdzie i państwu też. Dobra, mozzarella, trzy mozzarelle i jedna prosciutto. Dobra, robimy widzowie. Trzy mozzarelle oni chcieli, co? I jeszcze prosciutto chyba jedno. Okej, okay, jestem profesjonalnym kucharzem, tak jak widzicie. Tak naprawdę to nie, ale... Okej, okay,
da się tak, zarobiście, trzeba coś domówić. Trzeba domówić do coś tam jakiś, do nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie. Przyjeżdżaj pan szybciej, ja nie mam całego dnia. Otwieraj wrota. Dobra. Gituwa, patrzcie na bułek. Jestem bogaty, widzowie. Jestem bogaty w bułki, słuchajcie. Dobra. Gdzie jest moje... O, mam łyżkę do pizzy. Czy jak to tam się to nazywa? Profesjonalnie, łyżka do pizzy? Jak to się nazywa profesjonalnie? Dobra. Dobra, mozzarelle dwie. Trzy mozzarelle i jedną prosciutto. Dobra. Cyk. Mozzarella, czy ja ci jeszcze mozzarellę dołożyć? Ja, chłopę. Normalnie na ziemię, ja się nie będę z tym walić. Dobra. No tak. Czyli ja bym to musiał zrzucić. Teraz wziąć tu, cyk i cyk. Chochla. Gdzie jest chochla? Kurde. Żeby nam się nie spaliła. Szybko. Dobra. Kurde, pali się. Dobra. No co jest? Bies o pizzę. Dobra, spaliła się. Trudno, no ale powinien być alert, jak się nie pali jeszcze. Dobra, ma pan mozzarellę pana. Kurde, wyrzuciłem właśnie plate. To jest to z was ma krócej? No, wy macie. This isn't cooked right. A myślisz, że mnie coś to obchodzi? Kurde, diawola spadła. Jak to tam? Mozzarella, nie diawola. Chyba, że jej tu nigdy nie... Gdzie jest moja pizza? Co moja pizza robi na drugim końcu? No co jest z tą pizzą? Nie tak. No. Teraz jakoś. Dobra, i wyjdźcie, bo już widzę, że się obraziliście. No i wy też idźcie. Nara. Nie potrzebujemy tu takich osób, które nie umieją czekać. Ja jakoś ostatnio na pizzę w pizzerii czekałem 20 minut, a ci kurna już. Dobra, mozzarella i prosciutto. A tak się proszę pana składa, że jedna mozzarella już jest gotowa. Cyk, cyk. Proszę bardzo, oto pana mozzarella. Bardzo dobrze, widzowie, słuchajcie, jestem najlepszym kucharzem ever. Nigdy nie znajdziecie lepszego kucharza. To nie tak, że przed chwilą spaliłem pizzę, ale to zignorujcie to. Najważniejsze jest, żeby ona smakowała klientom, bo mi na pewno. Cyk, cyk. W zasadzie chciałabym robić pizzę w prawdziwym życiu. Pizza prościutko. O kurde, dobra, musimy domówić. Mozzarellę musimy domówić. Bo już nie ma. Dobrze, w czasie, kiedy tu się będzie robić pizza, która prawdopodobnie znowu mi się spali, ja domówię mozzarellę. Jak to tam się nazywa? Dobra, ona się nawet nie przypiekła, ja już tutaj przybiegłem, dobra. Cyk. Dostawa, ja się przestraszyłem. Sos mi się wylał. Poszła to pana prosciutto. No to co, no to trzeba nowy sos. Bo mi się ten wylał. Trzeba zamówić sos, bo nie masz sosu. Nie ma sosu do pizzy. Wylał się, niestety. Jak coś, widzowie, to link do Discorda macie w opisie. Bo no. Throw aż mierne money, łącz dysze z dwa. Musimy zrobić wszystko z naszej listy chyba. Mierne money, dishwasher. Gdzie jest jeszcze jedno brudne? Zaraz to pod państwa przyjmę zamówienie. Poczekajcie, a nie. Myju. Myju.
Czekaj, zero, aż 10. Spend money, 75 money mam spend. No i customerzy są wkurzeni. A myślisz, że mnie to obchodzi coś? Spend money, 75, earn money, 15, throw out trash. Tu już nic nie ma chyba. Tak. Czyli jak bułki wyrzucę, to też się zaliczy jako ten? Tak. No i tak muszę zamówić jeszcze pizza, sos, to i muszę wydać pieniądze, także wydajmy te pieniądze i muszę jeszcze 15 kasy zamówić. No dobra. Znaczy raczej dostać, nie zamówić. Kurde, już przyjechali. Dzień dobry. Sos. Jak byście ten sos przywieźli? Nie wkurzajcie mnie nawet. Dobra, trash toasters. To mi jest niepotrzebne. Możemy to wyrzucić. Mozzarella też mi jest niepotrzebna. Pizza w sumie też. Wszystko mi jest niepotrzebne. Wrzucamy do śmieci. Ale sos się przyda. Dobrze. Idealnie. Oj! Out of time. Ile zdobyłem gwiazdek? Zero. Read reviews. This isn't cooked right. No. Dobra, widzowie. To by było na tyle. Napiszcie, czy chcielibyście jeszcze tę grę zobaczyć, jakie mapy byście chcieli zobaczyć. Pa.